Siemanko, witam Was serdecznie na kanale Weszło Fuksem. Jeżeli śledzicie już nasze bukmacherskie poczynania, to wiecie, co tutaj się odbywa. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to chcę Wam powiedzieć, że to jest nowy kanał, który prowadzimy we współpracy z Fuksiarzem, na którym wraz z Pawłem Paczulem, Mateuszem Rokuszewskim czy Wojtkiem Kowalczykiem będziemy dzielić się z Wami naszymi szalonymi typami oraz okolicznościowe live'y nagrywać, czy też różne inne atrakcje zapewniać. To jest też kanał, na którym Wy możecie dzięki nam trochę więcej zarobić w Fuksiarzu, bo tylko u nas w linku pod spodem przy pierwszej rejestracji dostajecie freebet w wysokości 25 zł. Warunek jest tylko jeden. Trzeba złożyć pierwszy depozyt na kwotę 50 zł co najmniej. Oczywiście obowiązuje też standardowa promocja powitalna Fuksiarza, czyli cashback 50% do 500 zł, co oznacza tyle, że Wasz pierwszy zakład gracie z taką podpórką bezpieczeństwa, poduszką bezpieczeństwa w wysokości 50%. Jak, nie wiem, stawiacie stówkę jako pierwszy zakład i nie daj Boże Wam nie wejdzie, to dostajecie na konto z powrotem 50 zł. To jest bardzo istotne u Fuksiarza, w przeciwieństwie do wielu innych bukmacherów. Nie trzeba wykonywać żadnego obrotu, czyli dostajecie kasę i robicie z nią co chcecie. Albo gracie dalej, albo wypłacacie. Myślę, że to jest bardzo uczciwa opcja. Zaraz Wam powiem, jak wygrać, jak skorzystać z tych wszystkich bonusów. Rejestracja jest bardzo prosta. Klikacie sobie rejestracja. Trzeba podać maila, hasło, numer telefonu, zaakceptować zgody i przejść dalej. Tam dalej będziecie poproszeni też o kilka innych danych. Jest to generalnie banalne, trwa jakąś minutę i możemy przejść do obstawiania meczów. Ja na ten weekend przygotowałem aż 3 kupony. Jeden ryzykowny, drugi bezpieczny, trzeci też ryzykowny. Odpowiednio porozbijam stawki tak, żeby coś z tego wyciągnąć. Oczywiście liczę na to, że wszystkie 3 wejdą, ale zdaję sobie sprawę, że to się raczej nie uda, więc jeżeli wejdą 2, to i tak już będę zadowolony. Pierwszy kupon gram na Radomiaka z Górnikiem Zabrze. Uważam, że Radomiak całkiem fajnie pokazał się w tych 2 pierwszych meczach. Jeszcze żadnego nie wygrał, więc na pewno jest w ekipie z Radomia duży głód na to, żeby 3 punkty wreszcie z boiska podnieść. Z kolei Górnik Zabrze no, słabiutko wyglądał z Krakowią. Słabiutko też wygląda, jeśli chodzi o kadrę. Doszło tam do wielu zmian, odeszli kluczowi piłkarze, a też nie ściągnięto zbyt wielu na ich miejsce. I wydaje mi się, że Górnik w tym sezonie będzie dołował. Nie przesądzam, że spadnie, bo to jest Górnik i prawdopodobnie się utrzyma, ale raczej gdzieś na 14 miejscu, a nie 8, tak jak w zeszłym sezonie, więc uważam, że o wiele gorszy sezon przed Zabrzanami. Drugi mecz, jaki stawiam, to Miedź Legnica Warta Poznań. Podobna sytuacja. Miedź Legnica to taki jeden chyba z najbardziej ekscytujących beniaminków, zwłaszcza patrząc przez pryzmat transferów, które robią. Transferów, na które musimy jeszcze trochę poczekać, jeśli chodzi o boiskową formę. Natomiast na papierze to wygląda wszystko bardzo, bardzo solidnie, a Warta Poznań jest na przeciwległym biegunie. Oczywiście teraz zakontraktowała 2 piłkarzy, Macieja Żurawskiego, Miguela Luisa, ale to wciąż bardzo mało i no i po prostu ma problem ta drużyna. Jeszcze kilka wzmocnień by się przydało. Dopóki tych wzmocnień nie ma, to nie ma też co stawiać na Wartę Poznań. Na ten zakład stawiam sobie stawkę w wysokości 30 zł. Kurs całkowity to 6,3. No i mam nadzieję, że to siądzie. Drugi kupon, kupon bezpieczny. Używam do niego tych samych spotkań, natomiast zabezpieczam się podpórką, czyli interesuje mnie to, żeby Radomiak przynajmniej zremisował albo wygrał. To samo z meczem Miedzi Legnica z Wartą Poznań. Tutaj kursy są oczywiście trochę mniejsze, no i ten całościowy kurs jest niekoniecznie przekonujący, więc dorzucę sobie tutaj Widzew z Lechią, również z podpórką. Lechia jest już nie w sumie pucharowiczem, ale być może na formie te eskapady się trochę odbiją, bo to zupełnie inny mikrocykl i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Widzew w tych 2 pierwszych spotkaniach bardzo solidnie się zaprezentował i w ofensywie, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Widać, że to jest taki beniaminek, nie chcę użyć słowa kompletny, bo to bardzo źle brzmi, ale bardzo wyrównany, jeśli chodzi o poszczególne formacje. I po prostu póki co nie widać tam słabych punktów. Może całość nie jest jakaś oszałamiająca, ale nie mają też jakichś takich oczywistych luk, które widać na pierwszy rzut oka. Kurs 3,21, całkiem zacny i to jest mój najbezpieczniejszy kupon, więc rzucam tutaj największą stawkę. 80 zł. Stawiam zakład i mamy go. Kolejnym meczem będzie Lech Poznań z Wisłą Płock. Stawiam na Wisłę Płock. A co, niech ten sen płoczczan trwa dalej. Oczywiście no, Lech tutaj jest faworytem i nie zdziwię się, jeżeli ten zakład nie wejdzie. Natomiast są takie zakłady, gdzie sugerujesz się głównie kursem, a nie prawdopodobieństwem. I wydaje mi się, że ten kurs 6,30 jest dość zacny. Ja bym troszeczkę inaczej to wycenił. Moim zdaniem
Wisła Płock, no, kurs jakieś 4-0 powinien być na nią, bo no, wygrali w sposób spektakularny oba pierwsze mecze. Mają bilans 7-0, jeśli chodzi o bramki zdobyte i bramki stracone. Mają Dawo, który wymiata. No po prostu to jest w tym momencie najlepsza ekipa w Ekstraklasie i kurs 6.30 na nią, zwłaszcza że Paweł Stanio uporał się z problemem meczów wyjazdowych, wygląda po prostu okazale, więc zaryzykuję, stawiam 50 zł na to wydarzenie i mam do wygrania 277 zł, więc mam nadzieję, że przynajmniej dwa kupony z tego wejdą, wtedy będę szczęśliwy. Jeżeli wejdzie tylko jeden, to i tak jest prawdopodobieństwo, zależy, który mi wejdzie, że coś zarobię. Na koniec specjalnie dla Was mamy konkurs, w którym dla trzech pierwszych osób, które wytypują dobrze wynik meczu, a co? Lech Poznań, Wisła Płock i przynajmniej jednego strzelca bramek podadzą. Mamy trzy freebety w wysokości 25, znaczy dla trzech osób, czyli po jednym dla każdej, której ta sztuka się uda. Trzeba napisać w komentarzu właśnie wynik meczu i strzelca, jaki przewidujecie i jeżeli traficie, no to my się do Was zgłosimy. Oczywiście przypominam o standardowej ofercie powitalnej Fuksiarza i przypominam o ofercie ekstra, którą macie tylko w tym linku. Jeżeli zarejestrujecie się z tego linku, to dodatkowo dostaniecie freebet w wysokości 25 zł, jeśli tylko Wasz depozyt przekroczy 5 dyszek. Myślę, że to jest bardzo uczciwa oferta i można trochę zarobić, można się pobawić. Zapraszamy serdecznie do rejestracji w Fuksiarzu i no ja idę do oglądania meczów, chociaż jeden kupon. Mam nadzieję, że zaświeci się na zielono. Pozdrawiam.